Narodziny bliźniaków to wciąż niesamowite oraz ciekawe zjawisko. Mimo że nauka rozwija się z dnia na dzień, to wciąż naukowcy nie są w stanie potwierdzić niektórych rzeczy związanych z bliźniaczym rodzeństwem. Dziś przedstawię Wam 5 dziwnych teorii na temat bliźniaków. Kryptofazja. Jest to tajny język, którym porozumiewają się bliźniacze rodzeństwa. Dla osób trzecich jest to tylko i wyłącznie niezrozumiały bełkot. Zjawisku temu poświęcono wiele badań, jednak nie jest to do końca potwierdzone. Dalej zadziwiające jest to, jak dobrze dogadują się bliźnięta. Rodzeństwo dorastające razem często podpatruje siebie nawzajem i przez to popełniają te same błędy, skutkiem czego bliźnięta mogą mieć opóźniony rozwój mowy. Ale mimo to dogadują się między sobą bez problemu. Wskaźnik urodzeń bliźniąt. Od 1980 roku wskaźnik urodzin bliźniąt wzrósł o ponad 70%. Spowodowane jest to tym, że w dzisiejszych czasach coraz więcej kobiet decyduje się na zajście w ciążę w późniejszym wieku. Kobiety po 30 roku życia mają większą szansę na urodzenie bliźniąt niż młodsze kobiety. Właśnie to jest powodem gwałtownego podniesienia się wskaźnika przez ostatnie lata. In vitro. W dzisiejszych czasach coraz częściej poruszany jest temat in vitro. Oczywiście przez zapłodnienie w ten sposób także istnieje szansa na urodzenie bliźniąt. Jednak ciekawszym faktem jest to, że kobiety, które decydują się na zapłodnienie in vitro, mogą urodzić bliźniaki nawet w odstępie kilku lat. Jak dwie krople wody. Często używa się tego powiedzenia, gdy mówi się o bliźniętach. Prawdą jest, że w młodym wieku rodzeństwo jest niemal identyczne, jednak często mogą różnić się charakterem, który wpływa na ich dietę oraz styl życia, przez co początkowo identyczne bliźnięta z czasem mogą się coraz bardziej od siebie różnić. Niedźwiedzie polarne. Odejdźmy trochę od tematu ludzi. W świecie zwierząt również może dojść do narodzenia bliźniąt. Oczywiście niemożliwe jest rozpoznanie bliźniaczych zwierząt gołym okiem. Potrzeba wielu badań, aby to stwierdzić. Jednak potwierdzone naukowo jest to, że niedźwiedzice polarne niemal zawsze rodzą bliźniacze rodzeństwa. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie jakieś bliźniacze rodzeństwo, a może sami macie brata lub siostrę bliźniaka? Zostawcie suba, like oraz dzwoneczek. Wbijcie także na nasze pozostałe kanały Ciekawych Świata oraz Spinkę Fan. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!